Gimnazjaliści chcą natychmiast anonimowo zawiadomić dyrekcję szkoły, że w budynku został podłożony ładunek wybuchowy. Wydaje im się, że zamieszanie spowodowane alarmem pozwoli im uniknąć sprawdzianu. Nikogo nie ma, dawaj. Stawaj na czatach. A jak ktoś nas usłyszy? Nie ma bata. Do kogo dzwonisz? Do sekretariatu. Cii, mam sygnał. Halo? Gimnazjum Mickiewicza? Jest w szkole bomba. Macie 15 minut na ewakuację. Tylko żadnych psów, bo wszyscy zginiecie. Ja ci dam bombę. Jednemu i drugiemu. Stój. Chodź tu, Darek. Chodź tu. Co wyście pogubieli? We dwóch? Przejdziemy się do pana dyrektora i sami będziecie mu mogli powiedzieć. Ale pan puści, nie? Jakie puść mnie? Tacy jesteście mądrzy? Musiałem ogłosić alarm, bo dostałem telefon, że w szkole jest bomba. No ale nie wiem, może najpierw sprawdźmy, może któryś z uczniów znowu zrobił dowcip. Ja wiem, ale muszę zadzwonić, to jest mój... Dzień dobry, dyrektorze. Właśnie przyłapałem tych dwóch ancymonów, jak dzwonili w sprawie naszej bomby. Co takiego? To prawda? Co wam strzeliło do głowy? No, panowie... Słucham, dlaczego to zrobiliście? No ja chyba wiem dlaczego. Chodzi o dzisiejszy sprawdzian z biologii, tak? Chłopcy, czy to był wasz sposób na to, żeby go uniknąć? Nie udało im się wcześniej wykraść pytań do sprawdzianu, no to wpadli na genialny pomysł ogłoszenia fałszywego alarmu. No cudnie. Chcieliście, żebym ogłosił alarm, ewakuował szkołę, sprowadził straż pożarną i policję, dlatego że nie nauczyliście się na sprawdzian z biologii? Panowie, w głowie się to nie mieści. Odwołam alarm, ale kara i tak was nie minie. Co więcej, nie ominie was również sprawdzian. Panowie, mam złą wiadomość, zdążycie go napisać, także zapraszam do klasy. Czasem mam wrażenie, że uczniowie tej szkoły prześcigają się w głupich pomysłach. Przecież reakcja na fałszywy alarm angażuje wiele służb, generuje koszty. Grozi za to surowa grzywna. No ręce opadają.